Reset Obywatelski. Jest Piotr Tomaszkiewicz. Reset Obywatelski, dochodzenie prawdy. Dzień dobry. Producentem naszego programu znowu jest Piotr Tomaszkiewicz, który był producentem wykonawczym także w zeszłym tygodniu. Producentem wykonawczym może zostać każdy z Państwa. Wystarczy zasponsorować odrobinę Reset Obywatelski, ponieważ utrzymujemy się, przypominam, tylko z tego, co Wy nam wpłacicie. Nie mamy sponsorów ani państwowych, ani prywatnych, tylko takich obywatelskich. Nie mamy sponsorów prywatnych w tym sensie, że żadne prywatne korporacje nas nie sponsorują. Kapitan Stratford pisze i Dorota Chaińska: dzięki Piotrze, dzięki producencie Piotrze. Ja się nazywam Tomasz Piątek, to jest program Dochodzenie Prawdy na kanale Reset Obywatelski. Jak widzicie, poszerzyłem trochę kadr i z jednej strony ekranu widać, tam widać taki maciupeńki, jaśniejszy pasek, nie ma jednolitego tła, ponieważ usłyszałem głosy, że to jednolite szare tło jest troszeczkę duszne, więc wpuściłem dzisiaj trochę światła do programu, a prawdopodobnie następne programy spróbuję robić z domu, gdzie mam znowu jednolite tło, bo to będzie prawdopodobnie biała ściana, ale może będzie to tło trochę jaśniejsze. Będziemy dzisiaj rozmawiać z Klementyną Suchanow o nowych akcjach strajku kobiet. Będziemy rozmawiać o Tomaszu Rzymkowskim później, pod koniec programu, o naszym nowym wiceministrze edukacji, o tym, skąd się wziął. Zachęcam, żeby zostać z nami, ponieważ prawdopodobnie gdzieś tak pod koniec rozmowy z Klementyną Suchanow puścimy też dłuższy materiał, dosyć niezwykłe nagranie. Świadectwo osoby, która widziała działania organizacji matki Ordo Iuris, ponieważ jak wiecie zapewne Ordo Iuris, słynna antykobieca i antygejowska organizacja, która penetruje, infiltruje środowiska pisowskiej władzy w Polsce. Ta organizacja wywodzi się z Brazylii, jest wspierana przez putinowską Rosję i robi też w różnych krajach zachodnich różne dziwne rzeczy, o czym usłyszymy dzisiaj w tym nagraniu, ale na początek porozmawiamy sobie o Matthew Tyrmandzie. Kierownictwo Resetu Obywatelskiego poprosiło mnie, żebym opowiedział o procesie z Matthew Tyrmandem, który trwał już prawie 4 lata i który w końcu wygrałem prawomocnie w apelacji. Ten proces to był pierwszy proces, jaki mi wytoczono w 2016 roku, jeszcze zanim zdążyłem wydać książkę o Antonim Macierewiczu. Proces Matthew Tyrmand wytoczył mi ten proces tuż po tym, jak opublikowałem pierwszy artykuł o Antonim Macierewiczu w Gazecie Wyborczej i jego esbecko-rosyjskich powiązaniach. Więc można się zastanawiać, czy ta akcja Matthew Tyrmanda nie była jakąś zemstą. Jak wiadomo, Matthew Tyrmand usilnie wtedy starał się o względy przedstawicieli obozu dobrej władzy. Próbował się dostać do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przez chwilę był doradcą ministra Waszczykowskiego, który, jak pamiętamy, a jeśli nie pamiętamy, to przypomnę, podczas swojego urzędowania upokorzył Rzeczpospolitą Polską, ponieważ publicznie w rosyjskiej gazecie Kommersant prosił putinowskiego ministra spraw zagranicznych, szefa kremlowskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa o rozmowę. Tak się nie robi. To jest tak trochę jakby uklęknąć na czymś ganku i prosić: wyjdź do mnie i porozmawiaj ze mną. Tak się nie robi w dyplomacji. Najgorsze było to, że tego wywiadu Waszczykowski udzielił gazecie Kommersant, która należy do kremlowskiego oligarchy Aliszera Usmanowa. To jego ludzie stali za tak zwaną aferą taśmową w 2014 roku, która dała władzę PiS. Można powiedzieć, że Waszczykowski dobrze wiedział, gdzie składa ten
swój hołd ruski. Można przypuścić, że właśnie specjalnie zrobił to w tej gazecie, żeby jeszcze bardziej pokazać Kremlowi, jak się przed nim płaszczy. Aczkolwiek są tacy obserwatorzy działalności Waszczykowskiego, którzy twierdzą, że on jest po prostu głupi. To jest możliwe, ale ja uważam, że za dużo u nas rzeczy się próbuje tłumaczyć głupotą. W każdym razie taki minister miał przez chwilę takiego doradcę, jakim był Matthew Tyrmand. Matthew Tyrmand był też współpracownikiem tajemniczej, choć malowniczej, niezwykłej, choć trochę chwilami zabawnej, chwilami strasznej postaci, jaką jest Johnny Daniels, człowiek, który w 2014 roku przyjechał do Polski z Izraela, twierdząc, że był komandosem w Izraelu, a teraz przyjechał do Polski, tak twierdził, ratować macewy, czyli żydowskie nagrobki, które w Polsce w wielu miejscach spoczywają pohańbione, robiono z nich na przykład kamienie brukowe, brukowano nimi drogi, wykładano jezdnie. I to jest swoją drogą niestety prawda. Z macew robiono na przykład mury otaczające parki, szkoły czy boiska za czasów PRL-u. Ale Johnny Daniels z tego ratowania nagrobków zrobił niezwykły show polegający na tym, że zajeżdżał na jakieś wiejskie podwórko z kamerami oraz z cyrkowymi siłaczami, którzy wydobywali te macewy spod ziemi, podczas gdy kamery to kręciły. Pewna osoba z gminy żydowskiej w Warszawie, przestraszona tym, co wyprawia Johnny Daniels, powiedziała mi, że według jej informacji te macewy spoczywają w piwnicy wynajętej przez Johnny'ego Danielsa. On je wiezie na miejsce, zakopuje, potem je razem z siłaczami i kamerami odkopuje, żeby zrobić show, a potem odwozi je do tej swojej piwnicy, żeby później je znowu gdzieś zakopać i jeszcze raz zrobić ten show. Johnny Daniels starał się atakować instytucje i środowiska zajmujące się dialogiem polsko-żydowskim. Twierdził, że w Polsce są źle traktowani sprawiedliwi, czyli ludzie, którzy, czyli goje, jak Polacy nieżydowskiego pochodzenia, którzy ratowali Żydów podczas Holokaustu. I to też jest prawda, bo wiele z tych osób rzeczywiście ma małe emerytury i państwo mogłoby się nimi lepiej zająć. Ale znowu, według moich informacji, kiedy Johnny Daniels zaczął się tymi sprawiedliwymi dosyć agresywnie opiekować, to oni bardzo szybko mieli go dość i nie chcieli go wpuszczać. Johnny Daniels założył agencję Public Relations, zajmującą się działaniami wizerunkowymi. Ta agencja na swojej stronie internetowej pokazywała zdjęcia Johnny'ego Danielsa z prorosyjskim prezydentem Donaldem Trumpem. Do Trumpa wprowadził Danielsa izraelski polityk, który się nazywa Danny Danon i jest związany z prorosyjskimi kręgami w Izraelu. Daniels był kiedyś asystentem Danona. Natomiast co nas najbardziej interesuje w działalności agencji PR-owskiej Johnny'ego Danielsa, to że jego prawą ręką w tej agencji była Polka Lena Klaudel, która wcześniej pracowała u ministra spraw wewnętrznych Krzysztofa Janika, SLD-owskiego ministra spraw wewnętrznych Krzysztofa Janika, który to Janik figuruje też w strukturach pewnej firmy, w której znajdujemy również tajemniczego przybysza z Donbasu, który się nazywa Siergiej Odnoworow i który razem z Janikiem robił biznesy. Tajemniczy biznesmen ze wschodu, Siergiej Odnoworow albo Serhii Odnoworow, bo kiedy mu było wygodnie, to się pisał po ukraińsku, a kiedy było trzeba, to się podpisywał się po rosyjsku. Więc takim jednym z patronów w Polsce Matthew Tyrmanda był Johnny Daniels. W
W Stanach Zjednoczonych patronem Tyrmanda był człowiek znacznie ważniejszy, Steve Bannon, doradca prezydenta Trumpa, człowiek, który pomógł Trumpowi wygrać kampanię zanim Trump został, no w dużej mierze Trump został prezydentem dzięki Bannonowi. I kiedy Bannon w pewnym momencie rozstał się z Trumpem, to przyjechał do Europy i zaczął w Europie organizować ośrodek mający rozsiewać myśli i informacje o charakterze prorosyjskim, skrajnie nacjonalistycznym, antyeuropejskim, antyunijnym. Zgodnie z tą propagandą, którą serwuje nam również bezpośrednio Kreml poprzez swoje media. Dlaczego pan Matthew Tyrmand mnie pozwał? Pan Matthew Tyrmand mnie pozwał, ponieważ napisałem o nim dość krótki artykuł w Gazecie Wyborczej w 2016 roku i w tym artykule znalazły się dwa stwierdzenia. Pierwsze takie, że Tyrmand jest człowiekiem Trumpa. Drugie, że Trump wspiera i okazuje sympatię wobec Putina. No to są dwa niezbite fakty. Matthew Tyrmand biegał po Warszawie z czerwoną czapeczką Donalda Trumpa z hasłem Make America Great Again. To było słynne hasło i słynny symbol kampanii wyborczej Trumpa. Nakładał tę czapeczkę na głowę każdemu, komu się dało, ale przede wszystkim wpływowym politykom PiS. Zrobił sobie zdjęcie z Jarosławem Kaczyńskim, któremu nałożył tę czapeczkę na głowę. Zrobił sobie zdjęcie z panią senator Anders z PiS, której też nałożył tę czapeczkę na głowę. Też lansował w Polsce film o rzekomych machinacjach finansowych Hillary Clinton. Film, który był również jedną z broni Donalda Trumpa w jego kampanii. Co jeszcze go łączyło z Donaldem Trumpem, to że pracował właściwie, można powiedzieć, był takim członkiem jednej ze struktur organizacji Project Veritas, działającej w Stanach, która przyjmowała pieniądze od Donalda Trumpa i która atakowała jego kontrkandydatkę Hillary Clinton. Więc to, że Matthew Tyrmand był człowiekiem Trumpa, to jest fakt. Zresztą sam się chwalił w propisowskim i równocześnie prokremlowskim tygodniku Do Rzeczy, że został zaproszony przez prezydenta Trumpa na bal z okazji inauguracji prezydentury i został dopuszczony do sektora dla rodziny i przyjaciół. Natomiast i Matthew Tyrmand za to mnie pozwał, ponieważ twierdził, że nie jest człowiekiem Donalda Trumpa, a jeśli nawet jest, to nie był nim, kiedy pisałem o nim. Twierdził, że wtedy jeszcze, kiedy o nim pisałem, to był zwolennikiem innego kandydata republikańskiego, Teda Cruza. A dopiero po tym, jak o nim napisałem, że jest człowiekiem Donalda Trumpa, to dopiero po tym, jakieś dwa tygodnie po tym, czy dwa miesiące po tym, Matthew Tyrmand się człowiekiem Donalda Trumpa stał. No to było oczywiście absurdalne. Drugim zarzutem było to, co napisałem o Trumpie i jego poparciu dla Putina, ponieważ z tego Matthew Tyrmand próbował wywodzić, że ja napisałem, że Matthew Tyrmand jest człowiekiem Putina. To byłoby zabawne, być może nie warte wzmianki, gdyby nie to, że wiele osób, które próbują dyskredytować ujawnione i udokumentowane przeze mnie fakty, też próbują je w taki sposób właśnie spłaszczać, wyolbrzymiać, żeby je jakoś sprowadzić do absurdu. To się nie bardzo daje, no ale ktoś słabo zorientowany może się na taką sztuczkę złapać. Więc Matthew Tyrmand był tutaj troszeczkę prekursorem, jeśli chodzi o próby dyskredytowania faktów, które ujawniamy my tutaj, ja i wydawnictwo i inni autorzy wydawnictwa Arbitro, tacy jak Grzegorz Rzeczkowski i fakty, które ujawnia również Radosław Gruca. Serdecznie go pozdrawiam. Wspomnimy o nim jeszcze dzisiaj w tej audycji. On też nas pozdrowił. Widzieliśmy na ekranie jego komentarz. I proces był, to jest Radosław Gruca, który mówi dobry wieczór Państwu. Proces był bardzo długi.
proces, który mi wytoczył Matthew Tiermand. Matthew Tiermand podczas tego procesu zachowywał się osobliwie. Trudno mu się było skupić na tym, co mówił sędzia. Przeważnie siedział z nosem w telefonie i coś pisał. Sądzę, że tweetował. No, może trudno mu się dziwić, ponieważ Twitter był jakby drugim polem bitwy. Na Twitterze on mnie oskarżał o to, on mi zarzucał to, że ja mu naruszyłem jego dobra osobiste, pisząc, że jest człowiekiem Trumpa. A równocześnie na Twitterze pisał o mnie, że jestem, przepraszam za cytat, kawałkiem gówna, nie takie różne rzeczy, i nadal pisze, że jestem zgniłym narkomanem, z nadwagą i tak dalej, nie może się powstrzymać. On najwyraźniej nie rozumie, na czym polega zniewaga, na czym polega naruszenie dóbr osobistych. On sądzi, że kiedy on jest krytykowany, to jest to naruszenie dóbr osobistych. Natomiast kiedy on opluwa kogoś innego w taki najobrzydliwszy sposób, to nie ma wtedy żadnego naruszenia, ponieważ naruszenie dóbr osobistych dotyczy tylko Matthew Tiermanda, człowieka niezwykle wrażliwego i niezwykle cierpiącego, nie znoszącego każdej krytyki, natomiast wszyscy inni mogą być bezkarnie opluwani i kopani. Najwyraźniej tak myśli Matthew Tiermand. Podczas tego procesu wygłaszał też długie tyrady na temat swojego ojca, na temat tego, jaki ważny jest dla niego ojciec. Najciekawszym elementem procesu był moment, w którym Matthew Tiermand sprowadził swojego przyjaciela ze Stanów, szefa wspomnianej organizacji Project Veritas, która brała pieniądze od Trumpa i próbowała dyskredytować jego kontrkandydatkę Hillary Clinton. James O'Keefe był specjalistą od podsłuchiwania ludzi, nagrywania ich bez ich wiedzy. I przyjechał do Polski, żeby mówić o tym, żeby dowodzić, że w jego działalności nie było nic nielegalnego. Nie wiem, jaki to miało związek z dobrami osobistymi Matthew Tiermanda i z całym procesem. Najwyraźniej pan Tiermand uznał, że jak przywiezie nam z Ameryki tutaj swojego przyjaciela, zresztą milionera, i pokaże nam go jako człowieka szacownego, to wtedy sąd uzna, że szacowny jest również Matthew Tiermand, a jako człowiek szacowny musi wygrać proces. To chyba było takie rozumowanie, bo trudno to jakoś inaczej wytłumaczyć. Tak się składa jednak, że pan O'Keefe dostał różne wyroki w Stanach za swoją działalność. Myśmy mu w sądzie przypomnieli o tym, jak się wtargnął na teren zamieszkały przez amerykańskiego prokuratora, którego nękał. Nękał jego i nękał żonę tego prokuratora w miejscu jego zamieszkania. Wtedy pan O'Keefe trochę spuścił z tonu. Przypomnieliśmy mu też, jak się razem z ludźmi przebranymi za serwisantów telefonicznych próbował wejść do biura pewnej amerykańskiej parlamentarzystki, żeby jej tam zainstalować podsłuch. No, zbladł jeszcze bardziej i to cały ten właściwie dziwny happening, jakim było sprowadzenie tego człowieka do sądu w Warszawie, zakończył się klapą. Ale co w tym wszystkim jest najbardziej interesujące? Najbardziej interesujące jest to, że w pewnym momencie zaczął się toczyć drugi proces, wytoczony mi przez Michała Lisieckiego, wydawcę tygodników Wprost i do Rzeczy, które opublikowały nagrania z afery taśmowej w 2014 roku. Podczas tego procesu wydarzyło się wiele ciekawych rzeczy. Zeznawał Marek Falenta. Zeznania Marka Falenty mogą Państwo zobaczyć na kanale wydawnictwa Arbitror. Bardzo do tego zachęcam, ponieważ polskie media, również te niezależne, niezwykle się obawiają choćby skomentować te zeznania, nie mówiąc już o przytoczeniu najważniejszych fragmentów. Te zeznania są
skrajnie niekorzystne dla kierownictwa PiS. Teoretycznie media niezależne krytykują PiS, ale najwyraźniej wolą krytykować PiS w taki sposób, który jest dla PiS nieszkodliwy. To była jedna z ciekawszych rzeczy podczas tego procesu. Ciekawe było również przyznanie jednego z dziennikarzy, który opublikował te taśmy, przyznanie, że od momentu otrzymania taśm do ich publikacji minęły 3 dni. 3 dni dziennikarze wprost potrzebowali, żeby te taśmy opublikować. Nie dostali taśmy z nielegalnego podejrzanego źródła, taśmy podsunięte im przez Rosjan. Nie sprawdzili, skąd te taśmy są, albo nie chcieli sprawdzić. Wystarczyło im 3 dni do publikacji, podczas kiedy my tu w wydawnictwie Arbitror całymi miesiącami albo i dłużej sprawdzamy każdą książkę, sprawdzamy każdy fakt i każdy przecinek. Takie to dziennikarstwo. Nic więc dziwnego, że ten dziennikarz, który tam zeznawał, później przestał być dziennikarzem, został lobbystą, zaczął pracować w spółce opłacanej przez kremlowskiego oligarchę Olega Bojkę. To były ciekawe rzeczy podczas tego drugiego procesu, który wytoczył mi pan Lisiecki, ale najciekawsze było to, że podczas obu procesów zarysowała się w zeznaniach zarówno Tyrmanda, jak i Lisieckiego, zarysowała się wyraźna dobra komitywa między panem Lisieckim a panem Tyrmandem. Tak się składa, że zanim Tyrmand mnie pozwał, ja opublikowałem w Gazecie Wyborczej pierwszy taki dość jeszcze wstępny tekst, w którym wspominałem o powiązaniach pana Lisieckiego z postsowieckim wschodem, bo tak się składa, że spółka, która wydaje wprost i do rzeczy, spółka PMPG wcześniej nazywała się Arksteel i była kontrolowana przez wielką wschodnioukraińską korporację Związek Przemysłowy Donbasu. Ta korporacja wtedy utrzymywała związki z kremlowskim mafijnym oligarchą Aliszerem Usmanowem, powiązanym też z aferą taśmową, tą samą, z której nagrania później tygodniki opublikowały. Tak, to jest bardzo niezwykłe powiązanie. Ja o nim wspomniałem w 2016 roku. Pan Lisiecki bardzo walczył o to, żeby Gazeta Wyborcza ten tekst zdjęła z internetu. A kiedy Tyrmand mnie pozwał, to pan Lisiecki wystąpił z taką niezwykłą propozycją, że jeśli Gazeta Wyborcza zdejmie ten tekst o wschodnich powiązaniach Lisieckiego z internetu, to on pozwoli mi opublikować na łamach wprost.pl, znaczy on pozwoli opublikować tekst na łamach wprost.pl, czyli z internetowej wersji wprost, taki tekst, w którym Tomasz Piątek będzie mógł przedstawić swoją wersję w odpowiedzi na pozew Matthew Tyrmanda i na jego zarzut. Niezwykła propozycja i to prawdopodobnie tłumaczy, dlaczego Matthew Tyrmand mnie pozwał. Po to, żeby pan Lisiecki mógł później złożyć taką propozycję. Pan Lisiecki bardzo nie chce, żeby o jego powiązaniach z postsowieckim wschodem mówiono. Ja się temu nie dziwię, ale choć się nie dziwię, to tego tolerować nie mogę i my jako obywatele nie możemy tego tolerować. Te powiązania, które doprowadziły do tego, że rządzi nami antyzachodnia partia Prawo i Sprawiedliwość, muszą zostać wyjaśnione. Tyle o Matthew Tyrmandzie. Można powiedzieć, że to taki trochę żartobliwy temat na rozgrzewkę, na początek tej audycji. Za chwilę będziemy mówić o sprawach bardzo poważnych z Klementyną Suchanow, z którą się zaraz połączymy. Może poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator, która się już przywitała z nami i której bardzo dziękuję za realizację tego programu. Poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator, żeby dała nam 5 minut muzyki. Przy tobie liza zagrodą, lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, czy z gorączki, czy z uroku, czy na czarną kolkę w boku, kolkę w boku. Przy tobie liza zagrodą, lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą.
lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Była Hanna przecudowna kobieta, kochał Hannę wędrowny poeta, lecz się Panu Bogu spodobała, zabrał poetę do siebie, znikło wędrowne ciało, dusza dawno już w niebie. Twardą łówkę pić, aż się pojawił dobry człek i tak Hanusi biednej
Dochodzenie prawdy na kanale Reset Obywatelski. Tomasz Piątek, powinna już być z nami Klementyna Suchanow, z którą porozmawiamy o tym, co się dzieje w strajku kobiet i o nowych akcjach. Klementyno, jesteś tam? Jestem. O, super. Połączyliśmy się. To się nie zawsze udaje, no ale jakoś się udało. Zauważyłem, że media jakoś mniej interesowały się ostatnim protestem strajku kobiet, chociaż działy tam się rzeczy niezwykłe. Podobno otoczyłyście policję i to policja była w kłopocie. No, to są takie chwilowe sytuacje. Był taki moment, ale akurat nie byłam przy tym. No, były też inne, że komuś połamali żebra i na przykład ktoś leżał przy karetce, a policja zamierzała forsować to miejsce, jakby nie zwracając uwagi na to, że ktoś jest tam przez ratowników opatrywany, to akurat był po gazie, więc jakby przemywany. No, tych sytuacji jest co chwilę. Dużo jest. Zwłaszcza w Warszawie. Wydaje mi się, że media się po prostu przyzwyczaiły do tych scen, do takich sytuacji, do przemocy, która jest stosowana wobec ludzi. I ludzie chyba trochę też się zaczęli do tego przyzwyczajać. No tak się właśnie zastanawiam. Muszę cię chyba poprosić, żebyś wyłączyła dźwięk, bo masz chyba YouTube'a włączonego albo coś, bo cię słyszę mój własny. O, teraz już nie słyszę mojego głosu. Zastanawiam się, ale ciebie z kolei nie słyszę. A teraz jestem? Teraz jesteś. O, teraz słyszę ciebie, a nie słyszę siebie. Takie są te uroki pandemicznej komunikacji online i tych wszystkich programów. Zastanawiam się nad tym, jak to jest, żeby utrzymać mobilizację ludzi we współczesnym społeczeństwie, bo kiedyś ludzie nie byli tak bombardowani ogromną ilością atrakcji lub pseudoatrakcji odciągających ich uwagę przez media, wszelkie kanały telewizji, a przede wszystkim przez internet. I teraz ludzie się bardzo szybko nudzą. Mhm. I kiedy nie rozwiązują jakiegoś problemu, to nie szukają nowych dróg rozwiązania tego problemu, tylko szukają sobie jakiegoś innego problemu, który mogłyby rozwiązać, łatwiejszego. Jak myślisz, co można zrobić, żeby przypominać ludziom o tym, co jest naprawdę ważne? Nie wiem, co można zrobić. Wiesz, protesty zależą od tego, od mobilizacji ludzi, jednostek ludzkich, które na te ulice wyjdą. I są różne momenty, są takie mocne momenty, kiedy coś się wydarza zewnętrznego, co wyciąga ludzi na te ulice. I są inne, kiedy działają raczej ludzie bardziej aktywni, a ci mniej zajmują się gdzieś swoim życiem, się ewentualnie przyglądają i potem dołączają, kiedy znowu coś się takiego większego wydarzy. Więc taka jest specyfika, taka jest dynamika ulicy i ja jestem daleka od tego, żeby się obrażać na coś takiego, po prostu jestem tego świadoma. Tu męczące są media, bo media oczekują cały czas, że będzie cały czas wielki boom i będzie cały czas po prostu głównie że cały czas będzie dużo ludzi i oni się głównie interesują tym, ile jest ludzi, czy jest właśnie tam 100 tysięcy, czy nie 100 tysięcy. Jak nie 100 tysięcy, to jest to mniej interesujące. To jest męczące, że jakby nie ma skupienia na przykład na tym, że protesty toczą się już chyba w tym momencie jakieś prawie 100 dni, że jednak są ciągłe, że one się odbywały w całej Polsce, że zmobilizowała się Polska, która nigdy wcześniej nie protestowała. Jest naprawdę bardzo dużo miejsc, w których nigdy w ogóle w historii Polski nie było protestów organizowanych i są organizowane przez ludzi oddolnie teraz w tych klimatach strajkowych. To jest niezwykłe, że są przełamywane jakieś takie lokalne kody. To, żeby wyjść na ulicę, trzeba się ośmielić. To jest też ryzyko pokazywania swojej twarzy, oczywiście dużo większe w małym miejscu niż w większym miejscu. To są rzeczy, które są bardzo istotne. Też rewolucja, która się odbywa w społeczeństwie, w głowach ludzi, a oczywiście kamery i cała uwaga mediów jest zawsze skierowana na rządzie, na politykach, no bo to są te figury, które występują w wiadomościach. Także tu po prostu mamy do czynienia
z taką krótko, bardzo terminową narracją, która jest sexy, było tyle osób, komuś właśnie na przykład złamano nogę i ileś osób zaaresztowano, a rząd zrobił to i tamto. Natomiast nie ma na ten proces, na tą aktywność, na tą solidarność, na te rzeczy, które z naszego punktu widzenia, na przykład osób, które no już w tych protestach uczestniczą i organizują od kilku lat, jest bardzo ważne, bo w tym momencie dzieje się coś niezwykłego ze społeczeństwem polskim. To jest ogromna lekcja solidarności, którą odrabiamy na ulicy. Kiedy musimy o siebie dbać, kiedy musimy sprawdzać komisariaty, gdzie kto jest, kiedy nosimy ze sobą różne środki, żeby pomóc komuś, kto dostanie gazem, niekoniecznie dla siebie, po prostu nosimy to dla ludzi, żeby komuś pomóc. To, że staramy się chodzić w kilka osób, żeby nikt nie został sam, żeby nikt nie odchodził sam z miejsca, nie był wyłapywany przez policję, to są te odruchy solidarności, które bardzo zmieniają społeczeństwo, a nasze społeczeństwo no, wciąż było społeczeństwem homo sowieticusa. I ten krok, który teraz się odbywa, jest bardzo istotny, ale właśnie tak jak mówię, on dla mediów jest mniej ciekawy, nie rozumieją takich procesów, tam się odbywa raczej gonitwa za newsem, za jakąś wielką sceną, którą będzie można fajnie pokazać. No i to tak jest. To też po prostu wymaga, może to się teraz będzie działo, uwrażliwienia też takiego społecznego, społecznikowskiego dziennikarzy właśnie. Tego nam brakuje. No, potrzeba nowych mediów, które byłyby w stanie relacjonować te zjawiska. My się staramy jako Reset Obywatelski takim medium być. Ja się zastanawiałem też nad tym, czy nie należałoby stworzyć jakiegoś, nie wiem jak to nazwać, etosu, kodeksu informacyjnego dotyczącego nie tylko dziennikarzy, ale wszystkich osób aktywnych w internecie, które chcą uczestniczyć, chcą publikować w mediach społecznościowych świadomie, publikować i udostępniać. Myślałem o czymś, co można by nazwać ruchem oporu informacyjnego na przykład. Przyjąć taką zasadę, że informujemy tylko o tym, co jest naprawdę ważne, udostępniamy tylko to, co jest naprawdę ważne, to, co dotyczy zagrożeń biologicznych. Mówimy o takich rzeczach teraz, prawda? Kobiety mogą ginąć z powodu prawa antyaborcyjnego. Wszyscy jesteśmy poniekąd narażeni też na śmierć w warunkach pandemii i totalnej zapaści służby zdrowia, do której prowadzi nas rząd. Mówić o zagrożeniach biologicznych, cywilizacyjnych, konstytucyjnych, geopolitycznych, a nie o tym, że jakiś minister powiedział coś głupiego. Tak, tak, tak. Masa energii ludzkiej, także ludzi dobrej woli idzie na to, na zachwycanie się tym, że na przykład Sasin głupio wygląda albo coś głupiego zrobił, a... Tak jakby to było coś nowego, nie? Albo ktoś tam inny coś głupiego powiedział i ludzie mają takie fałszywe poczucie mocy. O, minister się wygłupił, udostępniłem to, więc przyczyniłem się jakoś do przyszłego zwycięstwa. A to jest nieprawda, bo mamy do czynienia z ludźmi bezwzględnymi, bardzo sprytnymi, którzy potrafią dobrze udawać idiotów albo wariatów, kiedy trzeba. I podśmiewanie się z nich nas demobilizuje. Czy obok tej pracy solidarnościowej też jakąś taką pracę prowadzicie w Strajku Kobiet z uczestnikami tych protestów i tymi, którzy je organizują, żeby właśnie kierować ich uwagę na to, co najważniejsze. Wiesz co, ludzie, którzy są na protestach, oni czują, co jest ważne, bo oni doświadczają tylko na własnej skórze. I te osoby, które chodzą z kamerami, wiedzą z kamerami bądź po prostu mają komórki, wiedzą, że trzeba filmować sceny, kiedy coś się dzieje, żeby mieć później jakieś dowody w sądzie, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy policja zaczyna stosować przemoc, a potem jesteśmy oskarżeni o stosowanie na przykład tej przemocy. Więc ludzie jakoś tak potrafią to robić sami z siebie. Dobrze by było mieć takich dziennikarzy, takie osoby, jakby patrolują to, co policja robi,
i uwieczniające ich twarze, bo to jest coś, co dobrze działa. Po prostu rozliczanie osobiste, indywidualne policjantów za to, co zrobili. I ostatnio na przykład była taka sytuacja, że przy Rondzie Praw Kobiet rzucano śnieżkami w policję. Policja chroniła się za tarczami przed tymi śnieżkami. No to było dosyć śmieszne, bo wyglądało jak na placu zabaw, jak przy jakiejś szkole, a te tarcze, te kaski, to wszystko to powodowało, że stawało się to śmieszniejsze. I policjant odpowiedział na taką śnieżkę rzuconą w jego stronę gazem wobec jednego z manifestujących. Więc i była tam osoba, która to dokładnie sfilmowała ten szereg policjantów, kiedy stoją i leci w nich śnieżka, policjanta, który wybiega za osobą, która, nie widzieliśmy wcześniej tej osoby, ale domniemujemy, że jest to osoba, którą on uważa, że za tą, która rzuciła śnieżką, i podbiega do tej osoby, popycha ją i pryska w niego gazem. I mamy film z tego, widzimy twarz tego policjanta, można to puścić w tym wolnym trybie i w takim spowolnionym ruchu, i wtedy wszystko bardzo dobrze wychodzi. Także takich ludzi, którzy chodzą z kamerami, którzy potrafiliby robić to tak konkretnie, oprócz po prostu filmowania scen, a bardziej filmowania twarzy czy jakichś dystynktywnych cech tych policjantów, którzy robią te rzeczy, to by było cenne. Także zachęcam osoby, które może oglądają, chodzą na protesty, bo to może każdy z nas robić tak naprawdę. Można to puszczać potem na YouTube i to się przydaje zawsze przy jakichś sprawach sądowych. I no kiedy może się przyda do rozliczania z władzą. To chcę ci powiedzieć, że taki dziennikarz jest, to jest nasz kolega z Resetu Obywatelskiego, Radosław Gruca, który przygotowuje dla OKO.press, przygotowuje coś, co nazwaliśmy sobie paukopedią. To będzie wielka paukopedia polskiej policji, taka antologia, dokumentacja, encyklopedia, archiwum przemocy stosowanej przez policję. I właśnie Radosław Gruca pisze do nas. Jeśli macie materiały pokazujące brutalność policji, piszcie do nas na naszego maila. Wkrótce program o mapie przemocy policji w Katarzys. Katarzys to jest program Radosława Grucy na Resecie Obywatelskim, więc jak rozumiem, robi to Radek również dla nas, dla Resetu Obywatelskiego. Bardzo zachęcam, że wszystkich, którzy nas oglądają, żeby przysyłali nam informacje i zdjęcia. No i oczywiście Strajk Kobiet, który zapewne dysponuje już potężnym archiwum. Jakie planujecie akcje? Jak rozumiem, to już nie będzie w poniedziałki. Bo kiedy ludzie pytają o to, co planujemy, to głównie myślą o Warszawie, ale takie rzeczy się dzieją w całej Polsce i ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo po prostu nie nadążam za tym. Ale przypominam, że w Polsce dzieje się również dużo, to nie jest tylko Warszawa. Jeśli chodzi o Warszawę, to jest już sporo takich autonomicznych, oddolnych grupek, które potrafią działać i które się same organizują, niekoniecznie w jakichś takich otwartych kanałach, ale robią różne akcje i w tym tygodniu też takie będą miały miejsce, ale nie mogę o tym opowiadać publicznie. Natomiast jeśli chodzi o Strajk Kobiet i takie akcje, które my jakby swoimi kanałami przepuszczamy i są, powiedzmy, jakby obliczone na większą ilość uczestników, to najbliższe, jeśli coś się nie wydarzy po drodze, planujemy na 14 lutego na walentynki i urządzimy taki specjalny dzień miłości wobec policji rządzących. Będzie randka na mieście. Z kwiatami na pałki. No trochę tak jak... A potem, jeśli mówimy o kalendarzu, takim stałym kalendarzu, no to jest 8 marca. No ale do 8 marca jest jeszcze bardzo dużo czasu i z pewnością coś się po drodze wydarzy. No ale nie jestem tego w stanie w tym momencie przewidzieć. Ciągle czekamy na to, co się stanie z tym pseudowyrokiem z Trybunału. Ciągle chodzą, krążą jakieś plotki, że coś ma się dziać, odbywają się tam jakieś ruchy, boją się, a chcą, nie wiadomo, co z tego wyniknie. Więc trzymamy rękę na pulsie i na pewno mogą liczyć na to, że jeśli cokolwiek wymyślą na naszą niekorzyść, to urządzimy im kolejny kipisz. No niestety takie są czasy, że trzeba się bronić i domyślam się, że to wszystko jest bardzo trudne, kiedy słyszycie jeszcze, jak Jarosław Kaczyński was opluwa i twierdzi, że mordujecie ludzi wyciągając ich na ulicę w czas pandemii, a równocześnie on jest głową obozu rządzącego, który zabija ludzi, bo nie jest w stanie szczepionek dostarczyć.
Jak sobie radzicie z tym obciążeniem psychologicznym? Każdy sobie radzi tak, jak umie. To też nie jest dla nas nowość, bo jesteśmy w tym, znaczy osoby, z którymi jestem, są już w tym od kilku lat, są też osoby nowe. Te sytuacje samego nawet legitymowania na ulicy są często sytuacjami traumatycznymi, więc jakby teraz bardziej jest to masowa sytuacja, że ludzie przechodzą jakieś traumy związane właśnie z samym zetknięciem się z władzą, zetknięciem się z przemocą albo wobec siebie samego, albo wobec osób, z którymi się było, które się widzi. To jest mocne przeżycie dla ludzi i dlatego też między innymi jako Strajk Kobiet oferujemy pomoc taką psychologiczną, więc jeśli jakakolwiek osoba czuje, że sobie z tym nie radzi, bo doznała na przykład przemocy i nie umie tego jakoś przepracować, to służymy taką pomocą. Przy pomocy prawnej mamy też taką pomoc psychologiczną. A reszta jakby osób, które już były zaangażowane, no to mają już swoje sposoby na to, jak sobie z tym radzić. No i każdy sobie radzi tak, jak umie. Są różne sposoby na to, żeby się odstresować albo żeby jakiś dystans może uzyskać do rzeczy, żeby nie zwariować, żeby na przykład nie dać się hejtowi, o, również. No właśnie, bo jesteście niszczone też za pomocą bardziej perfidnych metod niż przemoc, rozpuszczana jest różna dezinformacja cały czas. Ostatnio pojawiła się dezinformacja o tym, jakoby Strajk Kobiet już się nie domagał prawa do aborcji na żądanie w pierwszych 3 miesiącach ciąży. Możesz powiedzieć coś więcej o źródłach tej dezinformacji? Nie badałam źródeł dokładnie tej dezinformacji, ale że jest to dezinformacja, stwierdził zespół ekspertów z takiej fundacji, która nazywa się Demagog i zajmuje się badaniem informacji, wiarygodności informacji. W zasadzie każdy z nas, każdy ze słuchaczy, każda ze słuchaczek może do Demagoga pisać, kiedy widzi na przykład jakieś wiadomości, które budzą jej wątpliwości i tam grono ekspertów sprawdza, czy ta wiadomość jest rzeczywiście wiarygodna, a co więcej, ponieważ oni współpracują, jakby są częścią takiej rady, nie wiem jak to nazwać, ekspertów wokół social mediów, wtedy na przykład Facebook pokazuje taką informację, że ta informacja nie jest wiarygodna, albo brak jej kontekstu, albo na przykład zdejmują ze strony, jeśli spełnia jakieś jeszcze bardziej drastyczne warunki, że na przykład kogoś obraża, czy coś takiego, czy właśnie szczuje. Więc jesteśmy w stanie się przed tym bronić, ale takie informacje się pojawiają, rzeczywiście taka się pojawiła jakiś czas temu. Była to najfantastyczniejsza informacja, jaka na temat strajku się pojawiła. Strajk, który działa od 4 lat, od początku walczy o aborcję, bo z powodu tematu właśnie aborcji i pomysłu karania za aborcję w 2016 powstał i nagle wiadomość, która się rozchodzi jednak po okręgach nawet naszych własnych i gdzie są ludzie, którzy zaczynają w to wierzyć, że strajk rzekomo przestaje walczyć o tę aborcję, to jest taki majstersztyk, ale to jest też taka typowa dezinformacja, o czym ty akurat wiesz, że się rzuca taką dużą bombę, takie duże kłamstwo, tak niewiarygodne, że nie chce się w to wierzyć, a jednak właśnie ludzie zaczynają myśleć, że kurczę, no może coś w tym jest, więc z tego, co wiemy, to 95% ludzi w Polsce rozpoznaje strajk kobiet, a 75% zbadanych osób wie, że strajk kobiet walczy o aborcję, więc jeszcze w tym kontekście konkretnych badań i analiz, które znamy, ta informacja jeszcze śmieszniej wygląda. No ale tak, no, więc jeśli ktoś jeszcze wciąż ma wątpliwości, o co strajk kobiet walczy, tak, strajk kobiet wciąż walczy o wolny dostęp do aborcji. Ludzie to różnie nazywają, nazywamy to kampanijnie za Argentynkami, legalną, bezpieczną i darmową aborcją, albo mówimy po prostu o wolności wyboru. Są osoby młodsze, które teraz mówią o aborcji na żądanie i uważają, że to hasło jest najbardziej oddaje stan rzeczy. Jakkolwiek to nie nazywamy, walczymy o to, żeby kobieta miała wybór i żeby to kobieta tego wyboru dokonywała, a nie pan w garniturach bądź pan w sutannie. No ja tutaj przyglądałem się osobom, które szerzyły te dezinformacje. Część z tych osób
próbowało lub próbuje też atakować wydawnictwo Arbitror, którego jestem wiceprezesem, i tutaj szermują argumentem takiej rzekomej rusofobii, czyli twierdzą, że ja piszę o rosyjskich sieciach wpływu, ponieważ rzekomo żywię jakąś taką głęboką nienawiść do Rosjan jako takich. A ktoś inny, osoba bardzo doświadczona, zwróciła mi uwagę na to, że pojawił się niby taki list otwarty osób związanych ze strajkiem kobiet i zaniepokojonych tym rzekomym odchodzeniem od walki o prawo do aborcji. Ta osoba zwróciła mi uwagę na to, że ten list nie pojawił się na stronach, profilach, kontach sygnatariuszy, tylko pojawił się na portalu Strike.eu, a rzekomi autorzy tego listu udostępniali link do tekstu, który najpierw się pojawił na stronie Strike.eu, to budzi przypuszczenie, że Strike.eu był tutaj autorem lub inicjatorem tego listu lub inspiratorem, albo uczestniczył w tej akcji. I tak się składa, że Strike.eu od jakiegoś czasu się zajmuję. Poproszę tutaj, czym jest Strike.eu, jeszcze powiem może, bo nie wszyscy wiedzą. To jest portal, który się przedstawia jako taki radykalny, lewicowy, no i budzi u wielu aktywistów ciepłe uczucia, bo kiedy media mainstreamowe aktywistów lewicowych na ulicach się ciągle boją, to portal Strike.eu nieraz publikował treści im bliskie, więc poproszę naszą realizatorkę Asiator, żeby pokazała nam teraz skan numer jeden. Na chwilę znikniemy i pokaże się skan z portalu Strike.eu. Czy już go mamy? Jeszcze go nie mamy. Powiem o co. O, właśnie, pojawia się. Tak, to jest artykuł ze Strike.eu, gdzie czytamy, że Władimir Putin jest demonizowany, że przypisuje mu się, że wybrał Amerykanom Donalda Trumpa na prezydenta i o mało nie wybrał Francuzom Marine Le Pen, podczas gdy co ten Putin może, zrobił jakieś marginalne memy na Facebooku na temat Trumpa. To jest oczywiście nieprawda, ponieważ w Stanach wszyscy wiedzą, że rosyjskie manipulacje pomogły Trumpowi wygrać wybory, manipulacje w mediach społecznościowych, i o tym było już parę książek napisano. Z tego samego artykułu poproszę jeszcze o skan numer dwa, bo to już jest grubsza sprawa. Bo można powiedzieć, że ktoś jest po prostu głupi, prawda, i nie rozumie, jak funkcjonują manipulacje w mediach społecznościowych. Ale ten sam portal Strike.eu w tym samym artykule opublikował coś takiego na temat zamordowanej przez ludzi Putina dziennikarki Anny Politkowskiej. Napisał, w artykule znajdujemy taki fragment: samo to, że dziennikarz ginie pod rządami tego czy innego prezydenta, nie wystarczy za dowód, że to na jego zlecenie. Cały świat traktuje przypadek Anny Politkowskiej, jakby odpowiedzialność Putina za jej śmierć była pewnikiem, jakby ktoś ją udowodnił. Tymczasem jej koledzy z redakcji utrzymują, że była to raczej robota czeczeńska, czyli to nie Putin, tylko źli Czeczeńcy zamordowali Annę Politkowską. Poproszę o następny skan, jeszcze bardziej niezwykły. To jest skan numer 3, też znowu z portalu Strike.eu. Na tym to jest lead, czyli taki materiał wprowadzający, pierwsza część artykułu, taka to co wytłuszczonym drukiem pojawia się pod tytułem. Skan numer 3, on się powinien zaraz pojawić. Czytamy tam, że jakiś włoski dziennikarz dowodzi, że masakra na Majdanie w Kijowie, w której zginęło 80 osób, była dziełem szefów proeuropejskiej opozycji, którzy jej dokonali w porozumieniu z Amerykanami. Czyli to nie prokremlowski prezydent Janukowycz zamordował tych ludzi, to nie ludzie Janukowycza i Putina zamordowali Ukraińców na Majdanie, tylko zła Europa i zła Ameryka rękami proeuropejskiej ukraińskiej opozycji. Kolejny skan, poproszę, skan numer 4. To jest też ciekawa rzecz.
To jest znowu artykuł Strajk.eu o tym, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji chce cofnąć koncesję pod warszawskiemu Radiu Hobby za nadawanie audycji rosyjskiego radia Sputnik, prezentującego rosyjski punkt widzenia. Sputnik to jest propagandowa tuba Kremla, tuba Putina na zagranicę i nie prezentuje rosyjskiego punktu widzenia, tylko punkt widzenia Kremla. Ale Strajk.eu z jakichś przyczyn się za tym małym podwarszawskim radiem ujął, które zresztą nie było wcale takie małe, ponieważ planowało, nadawało na całą Warszawę Północną i planowało stworzyć sieć ogólnopolską, która mogłaby nadawać audycję Sputnika na całą Polskę. Tak się składa, że tu poproszę o skan numer 5. Redaktorem naczelnym portalu Strajk.eu jest Maciej Wiśniowski, a jego zastępczynią Małgorzata Kulbaczewska-Figat. To może sobie każdy zobaczyć na stronie Strajk.eu. I tak się składa, że ten sam Maciej Wiśniowski, poproszę o skan numer 6, ten sam Maciej Wiśniowski był, legitymizował wyborczą farsę Putina w Rosji, pojechał jako tak zwany obserwator, międzynarodowy obserwator tych wyborów. I po tych wyborach ogłosił, że nie ma się do czego przyczepić, że kremlowskie wybory, wybory w Rosji organizowane przez dyktaturę Putina, były legalne i w pełni demokratyczne. Zbliżamy się już do końca tego pokazu slajdów. Pokażę jeszcze, co pan Wiśniowski pisał na portalu Sputnik, ponieważ tak się składa, że redaktor naczelny, zresztą też właściciel portalu Strajk.eu, pisał na Sputniku, czyli w mediu kremlowskim, które pełniło też funkcje wywiadowcze. Publicysta odpowiedzialny za sprawy polskie portalu Strajk.eu Leonid Sfiridow został wydalony w związku z podejrzeniem o szpiegostwo. I na tym portalu Sputnik pan Wiśniowski pisał na przykład, sugerował, że polski rząd chce Putina zabić. To był artykuł pod tytułem Wasza polityka wschodnia, nasz skan numer 7. Gdzie Wiśniowski pod adresem polskiego rządu, wówczas jeszcze prozachodniego, platformianego, pisze tak. Rosja ma dla was twarz Putina, nie ma obelgi, której byście mniej lub bardziej zawoalowanie nie powiedzieli pod jego adresem. Jesteście gotowi na wiele, albo może, jesteście gotowi na wiele, a może i na wszystko, żeby go nie było. Nie rozumiecie, że usunięcie jakimkolwiek sposobem Władimira Putina nie przyniesie oczekiwanego przez was rezultatu. Teraz poproszę przedostatni skan tego samego artykułu pana Wiśniowskiego, gdzie pan Wiśniowski pisze o tym, że kremlowska władza ma również twarz dalekowzroczną i uczoną. Rzecz, która mnie najbardziej zdumiała, to jest inny artykuł Sputnika, to jest skan numer 9, to jest relacja z putinowskiej parady wojskowej, w której biorą też udział obywatele w Moskwie. Dziennikarka, tak ją nazwijmy, no, pracownica, polska pracownica Sputnika pojechała do Moskwy, żeby tam maszerować w tej paradzie i napisała w artykule, że razem z nią w tej paradzie maszerowała redaktor Małgorzata Kulbaczewska-Figat, wicenaczelna portalu Strajk.eu. To już koniec tych obrazków. Chciałem cię, Klementyna, poprosić o komentarz, ponieważ wielu z nas zapewne, kiedy widzi taką dezinformację na temat Strajku Kobiet, myśli, to jest po prostu pisowska dezinformacja, ale być może w tym przypadku działają nie tylko pisowcy, ale też potężniejsi wrogowie kobiet, ci ze wschodu. No, o tym sporo pisałam w książce To jest wojna, więc nie jest to taki zaskakujący już temat dla tych, którzy się jakoś z tą książką zapoznali. To znaczy za atakami na prawa kobiet stoją organizacje, które są ze sobą międzynarodowo powiązane i za każdym razem w zasadzie jak zaczniemy się im przyglądać, to znajdziemy jakieś gdzieś skądś z której strony powiązania
z ludźmi Kremla. Albo są to osobowe, albo czasami nawet finansowe. W przypadku Hiszpanii to widać, w przypadku Włoch to widać. W przypadku Stanów to widać. W administracji Trumpa było też sporo takich osób, które no, wychwalały po prostu politykę prorodzinną Putina od już kilku lat. Więc nie zdziwiłabym się, gdyby to szło też i w tę stronę, że oprócz po prostu dużych pieniędzy wydawanych na różnego rodzaju akcje tych organizacji, dajmy na to plakatów na mieście, czy spraw sądowych, które są wytaczane przeciwko nam, osobom blokującym furgonetki na przykład, Fundacji Pro Prawo do Życia, albo po prostu w ogóle osobom, które coś tam powiedziały na przykład na Ordo Iuris i Ordo Iuris z przyjemnością nas pozywa. Nie zdziwiłabym się, gdyby też za tym stały i tego typu działania. Na przykład Ordo Iuris założyło też taką swoją stronkę do weryfikacji newsów, właśnie takich rzekomo do obrony przeciwko fejkom. Więc widać, że nawet chociażby na naszym terenie, że wchodzą w tę sferę. Ale mam wrażenie, że nikt tego nie bada tak naprawdę pieczołowicie, tak żeby to dokumentować na każdym kroku. Ty to czasami robisz. Ktoś może jeszcze z przypadku to robi albo po prostu w jakimś małym wycinku, ale nie mamy takiej osoby, nie mamy takich chyba mocy, żeby ktoś temu się systemowo przyglądał. I z jednej strony to mówię, że nie jest to nic dziwnego, dlatego że wiemy, że te organizacje są ze sobą powiązane, wiemy, że te organizacje są powiązane bardzo mocno z amerykańskimi organizacjami, amerykańskie są z Kremlem, ale to nie tylko amerykańskie, bo tak jak mówiłam, i włoskie, i hiszpańskie, i nasze, i belgijskie, i tak dalej. Ale strajk kobiet w tych ostatnich miesiącach wybił się na po prostu bardzo dużą siłę opozycyjną. Więc chociażby z tego również powodu, gdyby wcześniej jeszcze nie był stanowił jakiegoś ciekawego kąska dla osób zajmujących się sianiem dezinformacji, to musiałby zacząć, bo jesteśmy w tym momencie poważnym graczem na scenie. To nie jest tylko kwestia obrony praw kobiet, tylko to w ogóle te protesty się rozrosły do czegoś dużo więcej. Znaczy ludzie przede wszystkim skracając całą historię domagają się od tego rządu, żeby sobie już poszedł, mówiąc delikatnie. No więc na pewno wokół, bo ja jestem akurat zaangażowana w strajku kobiet, ale gdybym nawet patrzyła na strajk kobiet po prostu niezależnie jako obserwatorka, gdyby to nie był ruch polski, ale skądinąd, to po prostu trzeba założyć, że wokół takiego ruchu coś się będzie działo, bo takie są mechanizmy tych dezinformacyjnych brygad, które szaleją po świecie, a mają jakieś korzenie na przykład w agencji trollerskiej w Petersburgu, czy w jakichś innych fabrykach zakładanych. Też również na naszym terenie w Polsce też już takie mamy. Ten model został przyjęty. Jeżeli ktoś u was chciałby się tym zajmować, to ja bardzo chętnie pomogę. Mogę tam podzielić się jakoś doświadczeniem. No nie chcę mówić, że przeszkolę, bo to byłaby może pycha z mojej strony, ale chętnie z taką osobą popracuję, żeby pomóc. Ja nie mogę się tym zajmować niestety cały czas, bo mam oprócz wrogów strajku kobiet jeszcze mam na głowie innych wrogów strajku kobiet, trochę bardziej, może nie tak bezpośrednich. W tej chwili mam takiego, można powiedzieć, na głowie giga wroga, jakim jest Tadeusz Rydzyk. Pisze o nim książkę, właśnie finiszuje. No i mam tam 16 czy 17 już procesów, więc nie wyrobię się ze wszystkim, ale chętnie pomogę. Słuchaj, czy jest coś, o czym myślisz, że jest ważne i co trzeba ludziom teraz powiedzieć? To ja bardzo chętnie ci... Wiesz, jeśli jesteśmy akurat przy tym temacie, to tak, przychodzi mi na myśl coś, co uważałam już jeszcze zanim te protesty się zaczęły za bardzo istotne i co chciałam, żeby było jednym z zadań strajku, a teraz staje się to jeszcze bardziej aktualne, to znaczy uczenie ludzi tego, jak rozpoznawać i jak radzić sobie z dezinformacją. Część hejtu, który pojawia się w mediach społecznościowych, pewnych akcji na przykład hejterskich, też jest z tym związany.
I uważam, że bez uwrażliwienia ludzi na to, czym dezinformacja jest, tak jak to się teraz na przykład dzieje z samych instytucji w ogóle śledczych i tak dalej, państwowych w Stanach, my sobie nie poradzimy z odzyskaniem demokracji, o którą, mówiąc ogólnie, jakoś tam walczymy każdy w jakiejś tam dziedzinie, na jakimś odcinku od kilku lat. To znaczy PiS będzie po prostu non-stop wygrywał, bo ma tą telewizję i inne media i będzie miał ich więcej, bo kupił sobie teraz lokalne. Więc bardzo jest ważne to, żebyśmy my uczyli się tego, czym dezinformacja jest, na czym może polegać, że ona może mieć różne oblicza, że ona może dotyczyć też nas po prostu osobiście, że to się dzieje naprawdę, że to nie jest tylko science fiction, jakiś amerykański film szpiegowski. I bardzo bym chciała i będziemy w to, że tak powiem, inwestować. Jako Strajk Kobiet planujemy i będziemy prowadzić takie programy uwrażliwiające na dezinformację i pokazujące, jak sobie z tą dezinformacją radzić. Uważam, że to jest główny cel jakiegokolwiek ruchu proobywatelskiego, prodemokratycznego, jakkolwiek byśmy, prowolnościowego w Polsce. W tym momencie tym największym ruchem jest Strajk Kobiet i uważam, że w ramach Strajku Kobiet powinno się takie coś dziać i będzie się działo, już jakby pracujemy nad tym. To jest bardzo, bardzo ważne, bo ludzie słysząc dezinformacja, to wyobrażają sobie jakąś zmasowaną akcję, miliony trolli, coś bardzo dużego i w sumie tak dużego, że aż abstrakcyjnego, albo wyobrażają sobie, że to jest naprawdę jakiś, że dezinformacja to jest takie kłamstwo, które mnie, kiedy je spotkam, odrzuci, no bo przecież ja umiem odróżnić prawdę od kłamstwa, więc na pewno ludzie nie rozumieją, że dezinformacja jest przyjemna. Jest tak robiona, żeby była przyjemna dla większości odbiorców i żeby oni ją chętnie powtarzali, upowszechniali i że kiedy pojawia się coś, co mi się wydaje po prostu spełnieniem moich marzeń, absolutnie w punkt, to wtedy powinienem się zastanowić, czy to nie jest zatrute ciasteczko, które ktoś specjalnie... Tak, bo to wykorzystuje nasze słabości i gra na naszych emocjach. Oczywiście prezentujemy różne opinie i w różny sposób możemy podchodzić do, powiedzmy, aktorów, protestów i tak dalej. Możemy ogólnie być za i być jakby tą frakcją opozycyjną ogólnie pojętą, a w ramach tej całej opozycji mogą się też dziać rzeczy, gdzie bardzo łatwo można ludzi przeciwko ludziom rozgrywać po to, żeby rozbijać, po to, żeby skłócać, po to, żeby konfliktować. I takie rzeczy wśród nas się dzieją, one się dzieją cały czas. No ja to mówię sobie z takim spokojem, bo po prostu kiedy przyglądam rzeczy, to kiedy człowiek ma, nauczy się właśnie tego, o czym mówię, jakiejś takiej przynajmniej intuicji, bo oprócz tego są jeszcze sposoby analizy i weryfikowania tych rzeczy, skąd pochodzi na przykład dana informacja, kto ją pierwszy wypuścił, na przykład w którym momencie ją wypuścił, z którego kraju została wypuszczona albo z jakiego IP komputera została wypuszczona. Te wszystkie informacje są istotne i one nam wiele rzeczy mogą powiedzieć, ale nawet nie posiadając takich umiejętności, możemy się jakby wyszkolić, troszkę wykształcić naszą intuicję, że kiedy widzimy pewne rzeczy, dzielimy je przynajmniej przez pół i zanim poddamy się emocjom, staramy się sprawdzić coś, albo przynajmniej czekamy, aż ktoś może gdzieś, jeśli my nie potrafimy tej informacji potwierdzić, bądź nie potwierdzi. Przynajmniej tyle, że nie musimy wszyscy na gorąco non-stop napierdalać na Facebookach, tylko możemy dać sobie chwilę na to, żeby przemyśleć, tak, albo poczekać, czy ktoś tego nie zrobi za nas. Tak, bo jest taki odruch, będę pierwszy na Twitterze. Tak, skomentuj, będę super oryginalny i tak dalej. Będę miał masę dostępu. Tak. Nie, to trzeba się przed tym hamować. Facebook jest bardzo szkodliwym narzędziem, bo Facebook jest niezwykle emocjonalny i Facebook gra na emocjach negatywnych. Tam nie ma pozytywnych emocji. To jest narzędzie, które jest rozbudowywane i działające na ludzkich negatywnych emocjach. Są inne social media, które grają na czymś innym, akurat Facebook jest w tym względzie najbardziej tutaj winowajcą. Tak, i dlatego też ludzie, widzę, w miarę świadomi odchodzą od Facebooka. Mhm. Często. Nawet intuicja podpowiada, czy podpowiada w pewnym momencie, że to... Jeśli nie mamy wiedzy, możemy przynajmniej wykształcić intuicję. Mhm. Tak, my mamy ciągle jeszcze, robimy transmisję na Facebooku, no bo tam jest ciągle wiele osób, ale marzeniem byłoby, żeby wyprowadzić ludzi z tego medium, które pomogło
Trumpowi wygrać wybory i było narzędziem wielu antyzachodnich manipulacji. Jak skomentujesz to, że pewien ksiądz kazał młodzieży przystępującej do bierzmowania podpisać cyrograf, w którym oni deklarują, że nie popierają strajku kobiet? Wiesz co, im więcej takich rzeczy się słyszy, tym bardziej po prostu to pokazuje, jak ten strajk kobiet i jakby idea idąca za tym strajkiem kobiet jest mocna. I im więcej dokumentów będą potrzebowali na to, żeby odcinać ludzi od nas, tym bardziej kopią dołek pod sobą. Bo to jest po prostu pokazywanie, że gdzie jest prawdziwa siła. No, siła nie jest już w Kościele, siła jest w tym momencie w ludziach, którzy często się od tego Kościoła katolickiego odwracają. No to są takie ostatnie podrygi po prostu, no już tak już trupa w zasadzie Kościół katolicki w Polsce, zwłaszcza polski Kościół katolicki jest typem. No to, ale ten kij może mieć dwa końce, bo tego rodzaju wybryk księdza powoduje z kolei taką falę absolutnie antychrześcijańskiego hejtu często. Ja się z tym niestety spotykam też i to mnie bardzo martwi, bo choćby, nie mówiąc już o moim światopoglądzie, ale w Polsce ciągle jest większość ludzi jakoś wierzących. Kiedy oni zaczynają czytać komentarze pod takim newsem o tym, że każdy wierzący jest szaleńcem, że religia to obłęd, że religii należy zakazać, to ich to może znowu cofać na te, powiedzmy, średniowieczne pozycje. No wiesz, ale to jest bardzo prosta sprawa. No, czym innym jest wiara, czym innym jest Kościół. I to jest podstawa do zrozumienia. Kościół jest skompromitowany, natomiast wiara jest rzeczą prywatną, indywidualną, po prostu czucia, przeżywania naszego świata i jakby do tego nikomu, nikt nie ma do tego prawa, żeby to krytykować, żeby to wyśmiewać. No to są po prostu rzeczy bardzo indywidualne, bardzo intymne. Tak samo jeśli walczymy o prawo do aborcji jako właśnie do rzeczy bardzo intymnej, tak samo wiara jest rzeczą bardzo intymną. Więc ja o tym nie mówię w ten sposób i nie atakuję ludzi wierzących. Wręcz przeciwnie, mam jakiś dziwny szacunek dla osób wierzących, ale problemem jest Kościół, instytucja. Kościół katolicki, on dominuje. No niestety masa osób wierzących ciągle nie wie, że są inne kościoły, które do praw kobiet podchodzą inaczej i że można po prostu przejść do innego kościoła. Ja mam wrażenie, że ten hejt antyreligijny jest często też rozkręcany przez prowokatorów i trolli, którzy chcą skompromitować ruch wyzwolenia kobiet i ogólnie ruch wolności światopoglądowej w Polsce. Bardzo ci dziękuję. My teraz puścimy tutaj w transmisji niezwykłe nagranie informatorki z pewnego kraju zachodniego, Polki, która tam żyje. Ta informatorka też się z tobą kontaktowała, jeśli pamiętasz. Okej, już się domyślam, o co chodzi. Jeśli chcesz, to zostań z nami i potem możesz skomentować to nagranie, jeśli nie musisz gdzieś biec w tej chwili. No dobra, spróbuję zostać. Bo to jest 12 minut. To jest 12 minut. Musieliśmy oczywiście zniekształcić głos informatorki, bo ona się obawia zemsty, dlatego dajemy też napisy. To jest osoba wierząca i to nie tylko chrześcijanka, ale też katoliczka, ale ona obserwowała, ona działała w ośrodku katolickim działającym na Zachodzie i do tego ośrodka w pewnym momencie wprowadzili się ludzie związani z założycielami Ordo Iuris, ludzie z globalnej sekty DFP, której to sekty jest odnogą w Polsce, między innymi Ordo Iuris. I ta osoba opowiedziała mi i zgodziła się, żebym o tym też mówił dalej, o rzeczach, które z punktu widzenia nawet religii katolickiej są szokujące, bo mają taki wymiar na przykład profanacji hostii, która jest dla katolików święta. Poproszę naszą realizatorkę Asiator, żeby puściła nam to nagranie razem z napisami. Pierwszy raz to robimy w Resecie Obywatelskim, więc proszę o wyrozumiałość, jeśli coś się nie uda.
o te struktury, tą bardzo organizację była powiązana przez jakiś czas ze skutkiem Piotraskargi i oni przyjeżdżali do. Ja też poznałem też ludzi właśnie z Instytutu Piotraskargi. My byliśmy w tym samym budynku, w którym jest prowadzona strefka. Brazylijczycy przyjechali tam właśnie do tego. No i mają tych młodych rekrutów, nie? Tych. Kurczę, ja nie mam polskich słów, tak mi czasem brakuje. No, nowicjuszy. Tak, właśnie do takiego nowicjatu jakby. No i tam mają swój klub karate, to rano mają te swoje sztuki walki jakieś tam i tak dalej. No i sobie, no i tak. I ten właśnie dyrektor, czyli ta też no organizacja, ona jest w ogóle pro-life, się sam ogłasza jako pro-life. Właśnie są nawróconymi katolikami z protestantyzmu, a tak naprawdę z katolicką religią nie mają nic wspólnego. To jest to tak przepuszczanie się, tak? Bo tak, wie pan, chodzi o to, że właśnie dyrektor tego powiązanego z PFP, ja mówię, ci Brazylijczycy już są w jest dosyć dużo, tam mają tych swoich nowicjuszy rekrutów. Oni razem z nami są w takim bardzo dużym, jakby dom pielgrzyma kiedyś był i to jest jakby nie było kiedyś kupione od państwa za tak zwany 1 euro dla Stowarzyszenia Katolickiego. I tam organizacje katolickie mogły po prostu wynajmować ten dom i sobie prowadzić działalność. Natomiast kiedy TSP weszło tam, że tak powiem, tam w drogę, to panowie, którzy mają ten dom, bo to jest jeden wielki dom właśnie, taki dom pielgrzyma, poza tym jest drugi w lesie, to jest zamek, bardzo piękny w ogóle położony. I ci panowie z tej fundacji, która jakby udostępniła i nam te domy, teraz właśnie chcą, żeby TFP je przejęło, a my musielibyśmy się usunąć do tego, tylko do tego zameczku, że tak powiem, do jednego. No i zaczęliśmy trochę, że tak powiem, no wojnę z nimi, dlatego że, tak jak mówię, no ci, którzy wynajmują te domy, powiedzieli, ależ nie, no to jest katolicka organizacja, ponieważ oni są pro-life. Ja powiedziałem, że ja też jestem pro-life, tylko działam zupełnie, że tak powiem, inaczej myślę o... Pytanie, czy powiedzmy... katolikami są południowi baptyści z Tennessee czy z Kentucky, no bo oni też są pro-life, no ale nie są katolikami. I... No właśnie, dokładnie. I tutaj chodzi o to, że oni tak się poszli pod katolicką religię i uważają, że w Polsce właśnie miałam jeden, było tak, że ja dałam bardzo dużo dokumentów, zebraliśmy przeciwko TFP. No była, tam była, no już prawie, że doszło do kłótni między nami i między tym panami, którzy mają właśnie te dwa budynki, jakby w dzierżawie od państwa, oni nim zarządzają, to są adwokaci, bardzo zresztą tacy znani, i oni uwierzyli, że tak powiem, temu TFP, że to są katolicy, że to jest naprawdę cudowna organizacja. Natomiast jeden pokój teraz, który my mieliśmy wcześniej, jest teraz przekształcony na pokój ich, że tak powiem, tego mentora, prawda, całego, w którego oni wierzą, że on czasami sobie przychodzi w nocy, mimo że on jest nieżywy i sobie tam mieszka w tym pokoju. No takie bzdury. No. Plinio Correa de Oliveira. Totalne sekciarstwo, no ale tak jak mówię, no teraz jesteśmy i teraz tak, daliśmy im dokumenty właśnie, dodaliśmy do tych z Brazylii, że są uznani za sektę. Te właśnie to co oni mówią a propos kobiet, które chciałyby dokonać aborcji, że najlepiej ich układać do więzień albo do psychiatrycznych szpitali, to nie jest zupełnie podejście, żadne podejście katolickie, bo nawet nie patrzą na status kobiety, na to, co ona, może ona ma jeszcze 5 dzieci do wykarmienia, wie pan, to są po prostu takie rzeczy, no i żeśmy tam wszystko, no tam tych dokumentów na przykład jezuita bardzo dużo też znamy. Czyli potwierdza pani, że to jest niekatolicka sekta, która praktykuje coś w rodzaju pogańskiego spirytyzmu? Tak, dokładnie,
Potwierdza pani, że ich szkolenie ma charakter paramilitarny, tam są sztuki wojny. Tak, tak, dokładnie. Tylko wie pan, o to jedną rzecz chodzi, że oni nam zarzucili teraz, bo dzisiaj nam właśnie wysłał jednego maila, ten, który ma właśnie te budynki, bo powiedział, że polski episkopat nie potępił ich jako organizacji niekatolickiej. Ale potępił ich episkopat Brazylii. Nie, ale oni chcą Polski, bo oni tak w Polsce prężnie działają, a Polska jest tak katolicka, że oni uważają, że ja nie mam żadnych dowodów na to, że w Polsce katolicki kościół kotek. Ja mam tylko jeden ten dokument, że oni nie mogli potępić jako ich, dlatego że oni nigdy nie obiegali się o status organizacji. Oprócz tego, co ja pani przekazałem, jest tak, jest ksiądz Artur Stopka, ksiądz katolicki dziennikarz. Był rzecznikiem archidiecezji katolickiej, wcześniej pracował w Katolickiej Agencji Informacyjnej. Do 2008 był redaktorem naczelnym, nie, był kierownikiem działu religijnego w Gościu Niedzielnym i tam o nich pisał, że to jest stowarzyszenie świeckich, które nie może się nazywać katolickim. No właśnie, o proszę. Jest Paweł Szupę, religioznawca z Dominikańskiego Ośrodka Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, który też podkreślał wątpliwy charakter tej organizacji. To, co oni robią, oni teraz widzi pan, dlaczego nie chcą, ja też poprosiłam, proszę, niech sobie wynajmują, skoro mają tyle pieniędzy, jak ogłoszą, no bo wiadomo, teraz kupili tą willę w tym, we Francji, niech wezmą na przykład w centrum miasta, oni chcą na uboczu, ze względu na to, że jak na radę chyba nie wie o tym, jak są w ogóle, jak takie organizacje, jak ta jest w ogóle sponsorowana, bo te pieniądze płyną też, no nie wiadomo z jakich źródeł, gdzieś tam z Brazylii, z Francji, nie wiadomo skąd się oni mówią, że jest tą kulturą w ogniu, więc powiedzieliśmy im ostatnio, żeby ten dom nie stanął w ogniu, a nie tylko hasło, żeby to hasło nie stało się w końcu rzeczywistością. Ludzie powiedzieli, że chcieliby wiedzieć, co wiedzą a propos właśnie religii katolickiej i powiązać z tym, jak aborcja jest postrzegana przez Kościół. Na to nie umiał odpowiedzieć niestety, więc tutaj, bo też to jest, czy rzeczywiście są wtedy organizacją katolicką i to też jest wtedy właśnie takie no, kontrowersyjne dosyć, skoro nie umieją powiedzieć, dlaczego załóżmy religia katolicka jest przeciwko aborcji. No, biskupi katolicy też nie chcą występować na ich wystąpienia żadnych, nie chcą z nimi współpracować. Nie wiem, jak mnie pan tam nagrywa, to może być, mi to wam nie przeszkadza, bo ja mówię tylko i wyłącznie prawdę, znam tych ludzi osobiście, więc zupełnie to nie przeszkadza. Tak jak mówię, ja bym chciała, żeby nie było to podszywane pod katolicką religię i żeby w końcu ludzie trochę otworzyli oczy. Nasz ksiądz katolicki, właśnie jezuita, powiedział wyraźnie, potrafił nazwać ich sektą na podstawie tego, co o nich przeczytał w ich tych założeniach, więc on wyprowadził, że tak powiem, on napisał, proszę pana, to są dokumenty, które mają w dłoń wielką się nie zmieszczą, bo tyle nasz ksiądz na nich zebrał dokumentów i to wszystko położyliśmy na stół i temu przedstawicielowi z Brazylii głównemu, no i dyrektorowi Civitas Christiana w Holandii, więc tam obaj byli strasznie bazili na nas, to mało powiedziane, mój mąż i pan właśnie dyrektor przyszedł do niego i powiedział, że musimy porozmawiać, że to się niedobrze dla nas kończy, że to, że tamto, ale mój mąż bardzo, że tak powiem, spokojnie na to zareagował, że tylko właśnie mamy dokumenty, że tutaj, że wszystko jest napisane, wszystko jest opisane, my nie wychodzimy z niczym, co jest naszą jakąś, naszym jakimś tam imagination, prawda, bo z wyobrażeń naszych, tam wszystko jest udokumentowane, chyba, że nasz ksiądz jezuita jest bardzo, i on jest bardzo kompetentną osobą, pisze książki i ma tu profesora, więc no i dlatego są tak przyjmują i teraz reagują na nas jak na gorączkę, niech nie podszywają się pod żadne katolickie, tylko niech się określą, że to jest zupełnie co innego. I paramilitarna tam jest, tak, tam jest, co rano jest właśnie, bo widzę przecież przez okno, prawda, mają
mają ćwiczenia, poza tym wiszą worki bokserskie w garażach, które kiedyś były używane dla samochodów i teraz no, nie możemy tego zrobić, bo oni sobie tam pozabieszczali, porobili sobie z tego jakieś pseudo siłownie. No, może nie tak wygląda. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, która jest naprawdę już przeciwko religii katolickiej, kiedy naszemu księdzu Jezuicie kazali konsekrować hostię i tą hostię, że tak powiem, jedzą jak ciastka po kolacji, przychodzą do tabernakulum, otwierają i biorą po swojej kolacji. Chodzi o to, że oni jedzą kolację razem, a potem idą do kaplicy, bo tam właśnie w tym domu pielgrzyma jest bardzo piękna kaplica w ogóle. I oni mówią, oni to chcą wszystko przyjąć dla siebie. Chcą przyjąć ten dom, chcą nas stamtąd wyrzucić tak naprawdę katolicką fundację i chcieliby na pewno przejąć ten zamek, ale no, tak jak mówię, ci, którzy są właścicielami, na razie wierzą im święcie. Już jeden nie, bo rozmawiał z nami, że ma duże wątpliwości w stosunku do nich. Natomiast jeden, który jest głównym właścicielem, że tak powiem, no, to jest naprawdę taki powerful adwokat. On im wierzy święcie, że to jest organizacja pro-life, natomiast jest takim konserwatywnym katolikiem bardzo i wierzył im i na razie nie ma jak do niego żadnej. I powiedział nam, że skoro będziemy walczyć z TFP, no nie wiem, czy będzie z nami rozmawiał dalej, aczkolwiek przyszedł jego zastępca i powiedział, że przepraszam w jego imieniu i że będą z nami jednak i tak dalej rozmawiać, bo czuję, że być może mamy rację i coś w tym jest. Jak mówię, no były tam takie incydenty różnego rodzaju przed tymi klinikami aborcyjnymi, że tam dochodziło naprawdę do takich stanów, że policja musiała interweniować, no to nie wydaje mi się, żeby to miało cokolwiek z katolicką religią wspólnego. I jak rozumiem z tego, co pani mówi, to oni co wieczór sobie jeszcze profanują hostię. Dla mnie to jest profanacja. Może dla kogoś, kto nie jest katolikiem, nie będzie to profanacja. Przychodzą, otwierają sami tabernakulum. No nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, czy mamy to zamknąć na kłódkę, ale chyba nie o to chodzi, prawda? Bardzo dziękuję. Poproszę o... Ja sobie rzeczywiście nagrałem tę rozmowę. Jeśli mogę to nagranie wykorzystywać, jeśli pani pozwoli. Ja mogę je oczywiście też przedstawiać, czy to gdzieś w mediach społecznościowych, czy oczywiście po zmontowaniu, tak żeby te najważniejsze fragmenty z tego, co mówimy. No słyszałem to wiele razy, ale znowu po wysłuchaniu tego jestem wstrząśnięty. Tutaj wszystkim podsumuję jeszcze dla naszych słuchaczy. Chodzi o sektę TFP, która się wywodzi z Brazylii, która ma też charakter paramilitarny, ale poza tym finansowy, różne właśnie zdobywanie pieniędzy na różne sposoby. Kupiła sobie zamek we Francji, a obok zamku też, poza zamkiem też bardzo luksusową willę i polskie Ordo Iuris jest odnogą tej organizacji i pani z tego zachodniego kraju, która obserwowała właśnie z bardzo bliska działania tej sekty, mówi nam właśnie jak to wygląda, jak się to ma do religii katolickiej, nijak się nie ma i mówi nam o tym, mówi, że sama jako katoliczka jest wstrząśnięta i mówi, co jest dla mnie najpotworniejsze w tym wszystkim, że oni wmawiają katolikom zachodnim, że są katolikami, ponieważ w Polsce są akceptowani, a przecież Polska jest najbardziej katolickim krajem na świecie. Klementyno. Jestem, właśnie na chwilkę zniknął głos. Jestem. Nie, ja podsumowałem tylko to, co powiedziała nam informatorka. Chciałem cię poprosić o komentarz. Ja znałam już tę sprawę, ale co ciekawe, bo mówimy o kraju zachodnim i Polska się wydaje na tym tle jest takim siedliskiem jakichś fundamentalistycznych ruchów, a okazuje się, że one działają też w sercu powiedzmy Unii Europejskiej
I ostatnio miałam też ciekawą rozmowę z dziennikarką belgijską, która też tę organizację i działalność bada w Belgii, w Brukseli. I no tego jest więcej. To jest po prostu sieć, która stara się swoje macki rozprostrzeć wszędzie, gdzie się da. Działa właśnie w ten sposób. Tam jest dużo finansowych dziwności, nazwijmy to tak delikatnie. W tym momencie trwa też próba wycofania statusu lobbysty Ordo Iuris właśnie w Brukseli na podstawie tego samego, to znaczy braku transparentności finansów. I do tej pory my się zajmowaliśmy tym tematem tutaj i troszkę w ostatnich miesiącach zgłaszało się do mnie, może do ciebie też, dziennikarzy z Europy Wschodniej, a teraz widać, że dziennikarze również z Europy Zachodniej zaczynają ten temat podejmować. Także jak się zjednoczymy, to może uda nam się wyjaśnić wiele, wiele rzeczy. Także wydaje mi się, że to nagranie i to zainteresowanie mediów zachodnich otwiera przed nami takie nowe możliwości. Nie tylko, że my będziemy wiedzieli tutaj, ale że po prostu osoby jakieś decydujące w ramach Unii Europejskiej się też o tym dowiedzą i może coś się wreszcie stanie, zadzieje. Tak, dla mnie też bardzo jakby mocne było to, co powiedziała ta informatorka, że to nie jest ruch pro-life, bo z jej punktu widzenia ruch pro-life to jest taki, który perswazją próbuje wpłynąć na kobiety w dobrej sytuacji życiowej, które żeby może się od aborcji powstrzymały. Natomiast ruch, który próbuje narzucić nakaz rodzenia kobiecie nawet w ciężkiej sytuacji i wsadzać kobiety do więzienia lub do psychiatryka za aborcję, to taki ruch z jej punktu widzenia nie jest ruchem pro-life. Ja myślę, że wiele katoliczek i może nawet paru panów katolików w Polsce myśli podobnie, tylko boją się to głośno powiedzieć. Tak, to jest też konflikt na tym łonie tych antyaborcyjnych, w ogóle jakichś takich dziwnych ruchów, które czasami wywodzą się z jakichś kółek oazowych nawet i ich było trochę już w latach 90. i w ostatnich latach, ale przyszli właśnie ci nowi, tacy agresywni, wywodzący się między innymi z TFP, których znamy jako panów z Ordo Iuris, głównie ich, ale wiemy, że jest jeszcze kilka innych takich aktorów. Oni się zaczęli na tym rynku rozpychać w ten sposób, że te osoby, które działały wcześniej w inny sposób, są właściwie zepchnięte do narożnika, bardzo często przez nich również atakowane i tam się też odbywa po prostu coś dziwnego. Ci ludzie nie atakują tylko nas, jakby drugą stronę, ale atakują też potencjalnych swoich ludzi poprzez to, że tamci działają albo zamierzają działać w inny sposób, nie taki agresywny. Także to jest problem tu i tam i to jest racja. Istniejące wcześniej takie środowiska, które działały na tym polu, zajmowały się na przykład tematem aborcji. Nie będę wymieniać tutaj konkretnych nazw, ale choćby w mojej książce takie zjawisko też jest opisane. Mają problem z tymi ludźmi. Oni też mają problem z tymi ludźmi. No właśnie, więc może skoro wszyscy mamy z nimi problem, to z tym coś wreszcie zrobimy i tutaj organizacja czy ruch Strajk Kobiet, no z nim wiąże pod tym względem największe nadzieje. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dzięki wielkie. Cieszę się, że puściłeś to nagranie. No. Ja też się cieszę. Będę wdzięczny też za nagłaśnianie tego materiału i kierowanie do nagrania, bo ono jest w środku dłuższego programu. Mówię to nie tylko do ciebie, ale też do wszystkich, którzy nas słuchają i oglądają. Pozdrawiam cię bardzo, dziękuję za... Pozdrawiam również wszystkich. Pa, pa. A my, żeby przetrawić to, co usłyszeliśmy, poprosimy chyba naszą wspaniałą realizatorkę Asiator. Napisała do mnie na czacie, pyta, czy jest ok, bo tak się marszczysz, że nie wiem, napisała Asiator. Ja się bardzo marszczę, ponieważ niesamowite emocje we mnie budzi. Znowu po raz kolejny odsłuchane to nagranie tej informatorki. Dla mnie to jest jasne, że mamy do czynienia z czymś, co jest wrogie nie tylko wobec praw kobiet, nie tylko wobec praw człowieka, nie tylko wobec demokracji,
To jest też wrogie wobec wszelkiej chrześcijańskiej wiary, no, także katolickiej, chociaż to się podszywa pod katolicyzm. Poproszę tak, Asiator pisze do mnie, ile minut przerwy, więc poproszę o 5 minut przerwy, jeśli da radę. Without a burden of my naive dreams, fate needs for your support. I'm born again. Is there something wrong with me? The colors look the same. I don't need a pardon to distinguish them.
Producentem wykonawczym programu jest Piotr Tomaszkiewicz. Przypominam, że każdy z nas może zostać producentem wykonawczym programu. Producentem wykonawczym programu emitowanego przez Reset Obywatelski. Wystarczy odrobinę nas zasponsorować, ponieważ tutaj będziemy do tego tematu jeszcze czasem wracać, ponieważ tak się składa, że nie mamy państwowych ani prywatnych sponsorów. Istniejemy i funkcjonujemy tylko dzięki Wam, dzięki sponsorom obywatelskim. Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy. Za chwilę sobie porozmawiamy przez 20 minut, bo tyle nam zostało, o Tomaszu Rzymkowskim, nowym wiceministrze edukacji. Ale najpierw przypomnę, poproszę bardzo, żeby o jak najszersze udostępnianie dzisiejszej transmisji. Ona za chwilę się stanie filmem. Kiedy skończy się transmisja, to już będzie na YouTube nagranie i to nagranie można udostępniać i wskazywać przy tym, że w tym filmie znajduje się relacja informatorki z zachodniego kraju, opisująca działania sekty, której odnogą jest polski Ordo Iuris, działania ludzi, którzy są związani z założycielami Ordo Iuris. Tutaj komentatorka Bożena Breczko pyta, ja nie rozumiem, dlaczego Watykan nie zajmuje stanowiska w tej sprawie. No, odpowiedź jest prosta. Watykan boi się śmiertelnie schizm i herezji i woli się takich ludzi uspokajać, obłaskawiać, żeby tylko nie pojawiła się jakaś kolejna grupa, która krzyczy, że papież ich odtrącił, a więc jest antychrystem. Nie? Są takie grupy ultrakonserwatywne, jak na przykład lefebryści, sedewakantyści, które odeszły z Kościoła katolickiego i twierdzą, że papież Franciszek jest antychrystem na przykład. No ale nawet takie grupy Kościół katolicki traktuje bardzo łagodnie i próbuje je z powrotem do siebie wabić, hołubić, oswoić ze sobą na nowo. Ich nie potępia tak ostro, jak potępiał na przykład przez całe wieki protestantów, czyli tych chrześcijan, którzy po prostu chcieli żyć zgodnie z Biblią. Nie potępiał ich tak, jak potępiał feminizm, ateizm i tak dalej. To jest też przykre. Moim zdaniem Watykan powinien, że tak powiem, zrobić z tym jakiś porządek wreszcie. To nie jest moja sprawa, ja nie jestem katolikiem, nie będę tutaj papieżowi Franciszkowi doradzał, ale jeżeli ktoś chce utrzymać swoją organizację w jakim takim porządku, to nie powinien innej, mniejszej, ale bardzo przewrotnej organizacji pozwalać żerować na swojej większej organizacji. Przejdźmy teraz do ostatniego bohatera dzisiejszego wieczoru, do Tomasza Rzymkowskiego. Ja tutaj się nim zajmuję, bo trochę nadrabiam to, czego nie robią nasze media. Nasze media, kiedy taki człowiek zostaje wiceministrem edukacji, to wtedy nasze media mówią, no tak, to jest kolejny prawicowiec związany z PiS, bardzo może nawet prawicowy i tak dalej. Tymczasem no, myślę, że media nasze stać na więcej. Tomasz Rzymkowski, choć może nie jest człowiekiem, no może nie okazuje, tak powiedzmy, chociaż może nie okazuje specjalnej błyskotliwości, to jest człowiekiem o bardzo interesującym życiorysie. Urodził się w 1986 roku w Kutnie, potem studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był kierownikiem biura senatorskiego Ryszarda Bendera. Ryszard Bender to polityk, który w czasach PRL-u działał w fasadowej organizacji niby chrześcijańskiej, właściwie nawet nie chrześcijańskiej, niby katolickiej, ale popierającej komunizm. Ona się nazywała Polski Związek Katolicko-Społeczny. Bender był wiceprezesem tej organizacji w latach 81-83, a potem został posłem na Sejm. Zasiadał w fasadowym Sejmie PRL, w Sejmie, który właściwie należy nazwać pseudo-Sejmem, bo nie było wolnych wyborów i o tym, kto tam zasiadał, decydowali komuniści.
Rzymkowski kierował też Akademickim Klubem Myśli Społeczno-Politycznej Wademekum. Ten klub to niezwykła wylęgarnia ultraprawicowców i zwolenników Putina. Przewodniczącym tego klubu jakiś czas przed Rzymkowskim był Konrad Rękas, wiceszef prokremlowskiej partii Zmiana, której założyciel i prezes, dobry znajomy Rękasa, Mateusz Piskorski, jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin. Rzymkowski działał też w stowarzyszeniu Koliber, w którego mecenasem, działaczem i mecenasem, czyli sponsorem był Mateusz Luśnia, syn Roberta Jerzego Luśni, milionera z Lublina, który przez 30 lat był jednym z najbliższych współpracowników Antoniego Macierewicza, a w czasach PRL-u był płatnym konfidentem Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, co zostało potwierdzone nie tylko wyrokiem Sądu Lustracyjnego, ale także wyrokiem Sądu Apelacyjnego i Sądu Najwyższego. Ja czytałem teczkę Luśni i tam są po prostu jego pokwitowania, donosy, przyjmował pieniądze od komunistów, od esbeków, nie ma na ten temat żadnej wątpliwości. Najciekawsze jest to, że oficerem prowadzącym Luśni był esbek Józef Nadworski, który był też związany z sowieckim wywiadem wojskowym GRU. Co dalej się działo z Tomaszem Rzymkowskim, kiedy już dorósł i przestał działać w stowarzyszeniu Koliber? Ono z założenia jest młodzieżowe. W 2014 roku ubiegał się o mandat radnego Kutna z ramienia Ruchu Narodowego. Ruch Narodowy został stworzony przez Młodzież Wszechpolską i Obóz Narodowo-Radykalny, czyli dwie organizacje antyzachodnie, przeciwne uczestnictwu Polski w NATO i antyunijne. Ruch Narodowy domagał się też, żeby Polska nawiązywała bliższe stosunki z Rosją i z Białorusią. W 2015 roku Tomasz Rzymkowski został wybrany do Rady Politycznej antyzachodniego, prorosyjskiego i probiałoruskiego Ruchu Narodowego. Właściwie nie powinienem mówić prorosyjskiego, tylko prokremlowskiego. Prokremlowskiego i prołukaszenkowskiego Ruchu Narodowego. W wyborach parlamentarnych z 2015 roku kandydował do Sejmu z ramienia ruchu Kukiz 15, który wprowadził wielu antyzachodnich i prokremlowskich narodowców do Sejmu. Zasiadał w Krajowej Radzie Sądownictwa, zasiadał w Komisji Finansów Publicznych, Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych, był wiceprzewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W 2016 roku przestał reprezentować Ruch Narodowy i był współzałożycielem stowarzyszenia Endecja. Stowarzyszenie Endecja to stowarzyszenie, które domagało się wystąpienia Polski z Unii Europejskiej, czyli polexitu, czyli wyrwania Polski ze struktur Zachodu. To, że ktoś taki jest parlamentarzystą, powinno nas martwić, natomiast zdumiewające jest to też, że powierzono mu stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Człowiek, który jest jawnie antyzachodni i działa w organizacjach prokremlowskich i prołukaszenkowskich, nie powinien mieć dostępu do żadnych tajnych materiałów. Mniej więcej w tym samym czasie Tomasz Rzymkowski był chwalony przez kremlowskie media, przez putinowski portal Rosbalt.ru, który zachwycał się jego antyukraińską postawą. Można tam przeczytać o tym, jak w Sejmie były forsowane ustawy i uchwały o wymowie antyukraińskiej. I czytamy na portalu Rosbalt.ru, że
Jednym z samych popularnych stało wystąpienie Tomasza Rzymkowskiego, który przyzwał kolek odobrić poprawki kasojusie się sądziebnego prześladowania tych, kto propagandiruje bandierowszczynę. Czyli chodziło o to, że Rzymkowski domagał się, żeby do tekstu ustawy wprowadzić poprawki dotyczące prześladowania w sądzie każdego, kto propaguje, jak to nazwać, banderowszczyna, czyli ruch banderowski. To jest bardzo pojemne pojęcie, ponieważ w Polsce się próbuje zrównać ukraińskie dążenie do niepodległości, ukraiński ruch niepodległościowy z ukraińskim nacjonalizmem i ze zbrodniami tego ukraińskiego nacjonalizmu. Stepan Bandera, od którego pochodzi pojęcie banderowszczyny, czyli ruchu banderowskiego, był bez wątpienia ukraińskim nacjonalistą, ale dla Ukraińców jest bohaterem walczącym o niepodległość Ukrainy z potworną i przemożną siłą, jaką był Związek Sowiecki. Ja jestem daleki od zachwytu dla Stepana Bandery i zbrodnie ukraińskie na Wołyniu były zbrodniami. Natomiast należy przy tym pamiętać, że kiedy mówimy zbrodnie ukraińskie, to należy się też tym pojęciem posługiwać ostrożnie, bo to nie wszyscy Ukraińcy mordowali tam Polaków i byli też ukraińscy działacze niepodległościowi, którzy byli przerażeni tym ruchem, który wtedy się rozpoczął nie tylko na Wołyniu, ale w innych też częściach Ukrainy, tym pędem do mordowania Polaków. I wiele o tym wskazuje, o czym pisałem między innymi w książce Macierewicz, jak to się stało, że dużo, że kremlowskie służby, przede wszystkim NKWD, zrobiły dużo, żeby pomóc najbardziej radykalnym ukraińskim nacjonalistom popychać ukraińską ludność wiejską do mordowania Polaków. Robienie z walki, znaczy uczynienie walki ze Stepanem Banderą, dawno już nieżyjącym, czynienie walki ze Stepanem Banderą zadaniem polskiego państwa, robienie z tej walki jednego z naszych głównych tematów w dialogu polsko-ukraińskim jest oczywiście potwornym błędem, ponieważ odstrasza od nas Ukraińców, a my powinniśmy razem z Ukraińcami być solidarni, szczególnie teraz, kiedy Ukraina została napadnięta przez naszego potężnego i wspólnego wroga. Tego rodzaju inicjatywy też nie przyczyniają się w żaden sposób do tego, żebyśmy mogli ten dialog o przeszłości z Ukraińcami prowadzić spokojnie, a to jest podstawowy warunek do tego, żeby ta debata na Ukrainie też przyjęła wymiar samokrytyczny. Na Ukrainie też pojawiają się głosy krytyczne wobec ekscesów ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego i jego zbrodni, ale atakując Ukraińców, jakby to powiedzieć, frontalnie, w związku z tym nie pomagamy im w namyśle nad tą sprawą. A wszelkie wyciąganie zbrodni z przeszłości, w momencie, z dość dalekiej już przeszłości, w momencie, w którym tu i teraz Ukraina jest napadnięta przez wspólnego wroga, ma też znamiona sabotażu i działania na rzecz tego wspólnego wroga. Temat jest trudny i to, co się działo na Wołyniu, historycy powinni jak najbardziej skrupulatnie opisać, natomiast nie wolno, również ze względu na polską, nie tylko ukraińską rację stanu, ze względu na polską rację stanu i na to, że mamy wspólnego z Ukraińcami wroga, nie wolno Polaków szczuć na Ukraińców. Ja z tego powodu na przykład nie obejrzałem filmu Wołyń i wszystkim odradzam. Słyszę głosy ludzi, którzy się tym filmem zachwycają, słyszę głosy ludzi, którzy mówią, że o tych zbrodniach trzeba mówić, trzeba je też pokazywać.
Być może wierzę w talent reżysera i wierzę w to, że o zbrodniach trzeba mówić, ale robienie z nich tematu numer jeden w momencie, w którym nie 70 lat temu, ale tu i teraz Ukraina jest napadnięta przez wspólnego wroga i Ukraińcy są mordowani przez sabotażystów, przez zielone ludziki Putina, przez sabotażystów i dywersantów Kremla. W tym momencie taka działalność jest nie tylko ukraińska, jest antypolska i antyzachodnia w mojej ocenie. I nie dziwię się, że putinowski portal Rosbald zachwycił się wystąpieniem Tomasza Rzymkowskiego. Konsekwentnie na początku 2017 roku Tomasz Rzymkowski wstąpił do Unii Polityki Realnej, do partii założonej przez Janusza Korwin-Mikkego, który wielokrotnie publicznie w mediach mówił, że rosyjski dyktator Władimir Putin powinien być prezydentem Polski. Proszę Państwa, kiedy patrzymy na taką karierę, na karierę Tomasza Rzymkowskiego, to widać w niej pewną żelazną konsekwencję. Rzymkowski nie robi wrażenia osoby szczególnie inteligentnej. Być może faktycznie tak jest, ale trzeba mu przyznać, że trzyma się swego i we wszystkich sieciach wpływu albo antydemokratycznych ruchach tacy ludzie są bardzo potrzebni, na swój sposób sprawni, choć a na pewno uparci i konsekwentni, nie zadający zbytniej ilości pytań. W takich sieciach wpływu potrzebne są nie tylko królowe, wieże i koniki, ale także laufry i pionki. Zdumiewa mnie to, jak łatwo dajemy się zwieść pozorom i patrząc na oblicze posła, teraz wiceministra Rzymkowskiego, chętnie się, prawda, śmiejemy z jego aparycji, czego nie powinniśmy robić, bo człowiek, to jak człowiek wygląda, nie jest jego winą, ani też go nie określa. Śmiejemy się z trochę większym sensem się śmiejemy z jego niektórych, może niezbyt mądrych wypowiedzi, ale to wszystko przesłania nam żelazną konsekwencję w działalności posła Rzymkowskiego, która się zaczyna od PRL-owskiego prokomunistycznego polityka Bendera, człowieka związanego z PRL-owskim obozem władzy, który był jawnie i w sposób oczywisty związany z Moskwą. Potem go widzimy w Ruchu Narodowym, posła Rzymkowskiego, jeszcze wtedy nie posła, widzimy Rzymkowskiego w Ruchu Narodowym, widzimy go w Stowarzyszeniu Endecja, widzimy go w Unii Polityki Realnej, która jest jawnie proputinowska, przynajmniej jej założyciel jest jawnie proputinowski. Widzimy, jak rosyjskie media, kremlowskie media chwalą Rzymkowskiego za jego antyukraińską, prokremlowską akcję i nie wyciągamy z tego żadnych wniosków. Nie wyciągamy z tego żadnych wniosków. Zakładamy, że to jest polityk sobie polskiej prawicy, a polska prawica no straszna jest faktycznie, ale co z tym zrobić, bo ludzie ich wybierają, ludzie ich lubią. Myślę, że bardzo wielu Polaków przestałoby lubić te formacje, a na pewno wielu z nas przestałoby ją tak biernie znosić, gdyby się dowiedzieli, jak wiele w tej formacji jest ludzi takich jak Rzymkowski, jak wiele tam jest takich osób jak Rzymkowski i gdyby ta żelazna konsekwencja, z którą zmieniając różne barwy klubowe, partyjne, poseł, teraz wiceminister Rzymkowski jednak zawsze plasował się w środowiskach antyzachodnich i nawet był chwalony przez kremlowskie media, gdybyśmy sobie z tego wszystkiego zdali sprawę, to kim jest taki Rzymkowski i ilu jest takich Rzymkowskich rządzącej nami prawicy, to wtedy myślę PiS nie porządziłby długo. Ja robię co mogę, reszta należy do Was. Jestem ogromnie wdzięczny każdemu, kto udostępni to dzisiejsze nagranie. Jestem ogromnie wdzięczny każdemu, kto podzieli się ze znajomymi informacjami, które tutaj przekazaliśmy. Bardzo Wam wszystkim dziękuję, wszystkim komentatorom,
Danucie Bąk, która właśnie zapytała, czy ktoś sprawnie kieruje karierą Rzymkowskiego. To też jest niewykluczone. Dziękuję Wam, że komentujecie, dziękuję, że oglądacie, słuchacie, dziękuję, że lajkujecie, dziękuję ogromnie za udostępnianie i za wsparcie finansowe dla Resetu Obywatelskiego, bo jeśli nie będzie wsparcia, to znikniemy i nie będzie też takich informacji. I myślę, że wszyscy tych informacji potrzebujemy. Ogromnie Wam wszystkim dziękuję, ogromnie dziękuję naszej realizatorce Asiator i słyszymy się znowu za tydzień. Reset Obywatelski.